Choćby wróg mój straszny był, ślad twój na mej drodze skrył, pragnę jednak służyć. Witam wszystkich na dzisiejszym nabożeństwie. Na początek zaśpiewajmy pieśń pod numerem 316. Ta, co ją napełnia, świat i ci, którzy na niej mieszkają. On bowiem założył ją na morzach i utwierdził ją na rzekach. Któż może wstąpić na górę Pana i kto stanie na jego świętym miejscu? Ktoś, kto ma czyste dłonie i niewinne serce. Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie, ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego. Takie jest pokolenie tych, którzy Go szukają, którzy szukają oblicza Twego, Boże, Jakuba Syla. Podnieście bramy wierzchy wasze
i podnieście się bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. Podnieście bramy wierzchy wasze i podnieście się bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan zastępów. On jest tym Królem Chwały, Sela. Drogi nasz kochany Ojcze, przychodzimy teraz przed Twój wielki majestat, aby Ci złożyć podziękowanie za to, że przeżyliśmy kolejny tydzień życia naszego, że nam błogosławiłeś, strzegłeś nas, że dałeś nam zdrowie dożyć kolejnego dnia sobotniego. Chcemy Cię prosić, abyś był dzisiaj tutaj pośród nas, abyś nam rozjaśnił nasze umysły, abyś przekazał nie tylko nam, ale i naszym dzieciom wszystko to, co chcesz, abyśmy zrozumieli, abyśmy zgłębili i wyżywali na co dzień. Amen. Teraz mamy specjalny czas, czas doświadczeń. Przeczytałam wczoraj przykład Józefa, kiedy był uprowadzony, sprzedany do niewoli, do Egiptu. Nie wiem, czy czytaliście kiedyś tą historię, nie z Biblii, tylko napisaną przez Ellen White. Jak zmienił się z rozkapryszonego chłopca, jedynaka, tak? Którego rozpuszczał ojciec, w mężczyznę, który był, stał się najpierw bezsilnym niewolnikiem. Wydawało się, że nic nie może zrobić. Myślę, że wielu z nas w takiej sytuacji, w obcym otoczeniu, załamałoby się i robiło to, co inni od niego chcą. Ale on, kiedy uświadomił sobie i przypomniał sobie wszystkie błogosławieństwa, i to, kto za tym stoi, że stoi za tym Pan Bóg, Bóg jego ojca i jego ojców, postanowił, że pójdzie za nim. I zmienił się z takiego bezsilnego, rozpuszczonego chłopca w wspaniałego mężczyznę. I to doświadczenie stało się dla niego błogosławieństwem. Chciałabym, żebyśmy w tej chwili opowiedzieli nasze błogosławieństwa, nasze doświadczenia. Czy ktoś jest chętny? My w tym tygodniu mieliśmy takie krótkie doświadczenie, takie w porównaniu z tym, co Emilka miała, to było
to było, można powiedzieć, nic. Jak co dzień jeździmy do pracy, ja jeżdżę do pracy, a Tymek jeździ do przedszkola, a reszta zdalnie pracuje i uczy się w domu, połowa rodziny, więc tatuś zawozi Tymka do przedszkola, żeby miał też ruch, żeby wyszedł z domu, więc szybko, szybko oczywiście, bo w przedszkolu inaczej troszeczkę to teraz wygląda, trzeba być szybciej, jest to mierzenie temperatury, więc dzieci grupami u nas w przedszkolu wchodzą, wołają dzieci do wejścia. Trzeba być szybciej, bez kolejka. Każdy się śpieszy do pracy, wiadomo, więc szybko oczywiście Grzegorz zbierał Tymka i buty, i kurtka, czapko, wszystko już mieli wychodzić, a Tymek mówi: tata, a modlitwa? Zapomniałeś o modlitwie? Tata mówi: no tak. No i poszli się pomodlić. I to było takie nasze krótkie doświadczenie, że dzieci też pilnują nas i pomagają nam. Zapraszam was. Michał? Ten tydzień miałem drugą zmianę, czyli od 10 do 18 to dość mocno jakby burzy porządek dnia w naszej rodzinie. I jest naprawdę trudno funkcjonować, kiedy budzimy się, jemy śniadanie i ja wychodzę, a wieczór przychodzę i kładę Jonasza spać. Mniej więcej tak to trochę wygląda. No i jeszcze przy okazji jakieś tam rzeczy wyskakiwały po drodze i w środę już taką kulminacją było, kiedy po pracy 18, wiecie, ciemno, chcę się jak najszybciej wrócić do domu, do rodziny, no i auto nie rusza, no to szybko biegnę po kolegów. Ja mówię: pchnijcie mnie, bo znowu mi auto nie ruszyło. No i pchamy w jedną stronę parkingu, w drugą stronę parkingu, auto i tak nie ruszyło. Zawołałem jeszcze kolegów, którzy są mechanikami i też nic nie poradzili. W końcu zadzwoniłem po Asie i do tego domu się dostałem. No i tak przyznam, że już byłem taki zmęczony, wykończony i no trochę zirytowany na tą sytuację. I w czwartek mniej więcej się to utrzymywało. Ja tam jakieś drobne naprawy zrobiłem, co podpowiadali, ale jakby auto dalej nie ruszyło. Ale fajne było to, że spotykam się z jeszcze innym kolegą, bo to tak jest, że przechodnia między zmianą ranną a popołudniową jest moja zmiana. I jakoś tak wspomniałem, bo on coś tam zapytał, nie? On mówi, że auto mi siadło, a już mi go kiedyś też tam pomagał naprawić. I on mówi: ale wiesz co, no to co, jak nie ma ci kto tego zrobić, no to mogę ci to zrobić, to przyjedziemy, scholujemy go i zrobimy to, nie? Także to było takie bardzo fajne, bo przyznam, że w tym wszystkim zastanawiałem się jeszcze, jak to wszystko ugryźć i to samoholowanie też było takie, że ja nigdy tego nie robiłem. Asia mówi też, że wolałoby tego uniknąć, a oni po prostu przyjechali sobie tam w dwójkę, wzięli ten samochód i gdzieś się tam naprawia. Także no dziękuję za to, że takie rozwiązanie w tym wszystkim, kiedy faktycznie ta środa była takim ciężkim dniem i w czwartek było tak: a to ja ci to zrobię. Także to było super. Czyli masz za co podziękować, Michał? Zdecydowanie. Cieszę się. To my mamy przygotowane takie coś, gdzie możecie przykleić swoje dziękuję. Pomocnik Ola podejdzie i przykleicie dziękuję. Jeszcze jakaś osoba? Zapraszam. Czy coś wydarzyło się szczególnego w waszym życiu? A może to nie było takie bardzo szczególne, a jednak dla was bardzo ważne, ciocia Asia. To ja tylko dodam dramaturgii do historii Michała, bo jak go pojechałam odebrać, to mu całą drogę ryczałam. I ja mówię: jejku, mami, to nie wyszło, to nie wyszło, to nie wyszło. Więc jakby to jest takie niesamowite, że w tym wszystkim Pan Bóg nad tym czuwa. I w czwartki prowadzimy z Dorotą te spotkania w kaplicy. I było niesamowite dla mnie to, że w tym całym jakby dziwnym tygodniu Dorota wzięła dużą część na siebie tych zajęć na miejscu. I nawet zadzwoniła do mnie, mówi: wiesz co, sorry, ja chyba tak za dużo prowadziłam tym razem. A ja mówię: wiesz co, chyba to pan, od Pana Boga miałaś myśl, bo ja nie dałabym rady, bo byłam głową tak daleko, a ty to chwyciłaś i w swoje ręce, więc dziękuję Panu Bogu za prowadzenie w tym. Czyli ciocia też może podziękować, przykleić. Jeszcze ciocia Ewa się głosiła, zapraszamy. Chciałam powiedzieć o swoim doświadczeniu, takie to chyba bardziej moje osobiste, związane z moją pracą. W związku z tym, że mamy taką sytuację w Polsce, że coraz więcej ludzi choruje na COVID, w biurze, w którym pracuję, jest nas 7. I przez tę chorobę zostałam tylko ja i 2 pracowników, w tym 1 pracownik, który akurat przyszedł na zastępstwo.
I powiem Panu, że modliłam się do Pana Boga, żeby sprawił, żeby nie było mnóstwo telefonów o zapytaniami o śmieci i odpady. Bo tak na co dzień w pracy, to powiem Wam, że naprawdę co 5, co 10 minut telefon, cały czas ludzie dzwonią i pytają. I naprawdę Pan Bóg jest niesamowity, bo wysłuchuje modlitwy. Przez 2 tygodnie naprawdę ten telefon prawie milczał. Także chwała Panu Bogu. Chwała Panu Bogu, dziękujemy. Możesz się dokleić swoje doświadczenie, podziękowania. Ciocia Dorota? Nasze dzieci bardzo lubią się huśtać i czasem wygląda to tak, że idziemy na plac zabaw i 20 albo 30 minut, jak jest w miarę dobra pogoda, stoję za nimi i huśtam. I wtedy mamy z Emilką fajne rozmowy często. I raz zdarzyło się tak, że byliśmy sami na placu zabaw, przyszedł jeden chłopiec, taki już około 12, może 13, 14 lat, i sobie usiadł na karuzeli obok nas, a Emilka zadała mi pytanie, co by było, gdybym nie kochała Pana Jezusa? I wiecie, ja słyszałam, że ten chłopiec tak nasłuchuje i z jednej strony myślę sobie, co tutaj teraz powiedzieć? Zaczęłyśmy jakoś rozmawiać, a później myślę sobie, a przecież może to jest taka okazja, kiedy on usłyszy coś o Panu Jezusie, może w domu tego nie słyszy, nie wiem. I byłam Panu Bogu wdzięczna za to, że Emilka akurat takie zadała pytanie przy jakimś chłopcu, który mógł posłuchać, jak sobie rozmawiamy o Panu Jezusie. Super, bardzo dziękuję. Mieliśmy tydzień bogaty w doświadczenia. Czy ktoś jeszcze coś sobie przypomniał w międzyczasie, z czym chciałby się podzielić? Może za tydzień, pomyślcie, za tydzień znowu będzie czas doświadczeń. Dziękuję Wam za to, z czym podzieliliście się. W takim razie teraz następny punkt programu. Chcielibyśmy teraz jeszcze podziękować Panu Bogu za to, co dla nas robi codziennie i będziemy mieli taki czas modlitw i chciałabym wszystkich poprosić, żebyśmy uklęknęli i 3 chętne osoby chciałabym prosić do modlitwy. Ja zakończę.
Podziękować za nasze dzieci, które tutaj są. Dziękujemy, że nam błogosławisz. Dziękujemy Tobie za zdrowie i chcemy prosić Ciebie o szczególną ochronę dla nich, o mądrość, o Twoje prowadzenie, ale o to też, żebyśmy my potrafili przyprowadzić je do Ciebie. Bardzo Ciebie o to proszę i dziękuję za inspirację każdego dnia do tego, żeby być Tobie wdzięcznym i zwracać się ku Tobie. Amen. A teraz jest czas podzielenia się tymi dobrami materialnymi, które mamy, ale dzisiaj będzie to tak troszkę nietypowo i będzie to nawiązanie do historii, która będzie i dla dzieci, i później myśl, którą rozwinie w kazaniu Marcin. Dlatego, drogie dzieci, złapcie dary, które są i trzeba znaleźć, jak mędrcy ze wschodu, takie zawiniątko gdzieś tutaj w kaplicy i tam będzie koszyk z darami. To jest zadanie dla was. Odnaleźć go w tym momencie. Takie małe zawiniątko w kolorze niebieskim, a w środku jest taki plastikowy dzidziuś. Mędrcy też nie mieli łatwo. Oni podróżowali w nocy, przemieszczali się za gwiazdą, która wskazywała im drogę. Ale my tutaj mamy chyba w miarę prosto. Jest, widzę tyle oczu, nawet rodzice włączają się w poszukiwania. Fantastycznie. Tak. Także nasi mędrcy ze wschodu odnaleźli swój cel. Panie Boże, dziękujemy za te dary, że mogliśmy je złożyć. Amen. Amen. A teraz Lenka i ciocia Dorotka wykonają utwór muzyczny. Thank you.
takim razie teraz przyszła kolej na historię dla dzieci. I to jest historia, którą niby wszyscy znamy teoretycznie, ale chyba uda mi się powiedzieć wam rzeczy, które może was zaskoczą. Mianowicie, kto z was wie, jakie jest najsłynniejsze dzieciątko w Biblii, które się urodziło? Pan Jezus. Jak Pan Jezus się urodził, to wyobraźcie sobie, że na niebie było mnóstwo aniołów, które tylko czekały, żeby mogły wszystkim opowiedzieć tą wielką radość i szczęście i po prostu jakby tak, jak była ta równina, czyli te pola takie, to nad nimi było pełno aniołów, które tylko czekały na znak, żeby się pojawić i móc powiedzieć o tej wielkiej chwale. I wyobraźcie sobie, że faktycznie tak się stało. Czy pamiętacie, komu aniołowie powiedzieli o radości, która nastała, o tym, że się urodził Pan Jezus? Pamiętacie, komu się pojawili aniołowie? Pasterzom. Jak się pojawili pasterzom, to potem cała dolina była oświetlona. Było tam tak jasno, jakby w najbardziej słoneczny dzień. A jak aniołowie zniknęli, to się zrobiło znowu ciemno i czarno, jakby była bardzo ciemna noc. I wtedy daleko, daleko przez lunetę obserwowali to wydarzenie mędrcy ze wschodu. Ilu było mędrców? Czy było trzech mędrców? W książce Wierni Przyjaciele jest trzech, ale tak naprawdę nie wiadomo, ile ich było. Mogło ich być bardzo, bardzo dużo. Było ich na pewno, dobra, nie wiadomo, ile ich było, po prostu nie wiadomo, ile ich było, mogło być ich więcej. I ci mędrcy obserwowali przez lunetę to dziwne wydarzenie, że tak się tam jasno nagle zrobiło i zaczęli gdybać, co to się porobiło. Poszli do starszych, do takich starszych mędrców, kapłanów, ich zapytali, co tam się stało. Takie to było podejrzane, bo musicie o czymś wiedzieć. Mędrcy od bardzo dawna studiowali gwiazdy na niebie i doszli do wniosku, że musi istnieć Pan Bóg. I zaczęli wtedy czytać pisma hebrajskie i tam się dowiedzieli o Odkupicielu, o Bogu, który ma się narodzić. I jakby jak zobaczyli to światło, to tak zaczęli myśleć, a może tam coś się takiego wydarzyło dziwnego, o czym mówią proroctwa. I we śnie, czyli jak spali, dostali polecenie, żeby iść za gwiazdą. Bo jak patrzyli przez tą lunetę, to widzieli tą światłość i jak ta światłość zgasła, to pojawiła się dziwna gwiazda. I oni tą gwiazdę obserwowali. I oni nie wiedzieli, że ta gwiazda to byli aniołowie. To była światłość, która towarzyszyła zastępom anielskim. I oni myśleli tak, ani to nie wygląda na planetę, ani to nie wygląda na stałą gwiazdę. Zaczęli szukać i właśnie we śnie dostali taką informację od Pana Boga, żeby iść za tą gwiazdą. Spakowali więc trzy największe dobra, które były wtedy tam w kraju. Czy ktoś z dzieci wie, co to były za dobra? Oliwa? To nie była chyba oliwa, ale blisko, bo też jest bardzo dobra oliwa. Coś takiego, co tak się świeci i błyszczy. Złoto było. Takie coś, co tak pięknie pachnie. Kadzidło i jeszcze myrrę. O. Te trzy rzeczy spakowali, bo to były najcenniejsze rzeczy, jakie mieli w kraju. Spakowali na swoje... W wiernych przyjaciołach były wielbłądy chyba, ale może to były osiołki. Spakowali i zaczęli podróż. I podróżowali. Czy ktoś z was wie, jak długo tam byli w podróży? Było... Myślę, że dużo więcej.
Ellen White pisze, że podróż była długa i męcząca. Ale ciekawostka jest taka, że jak oni podróżowali 8 dni, może, ale może trochę więcej. Podróżowali w nocy, żeby widzieć tą gwiazdę. Co ciekawego, to jak oni jechali, to sobie cały czas opowiadali proroctwa i historie o Panu Jezusie. A jak się zatrzymywali, to uwaga, uwaga, wiecie co robili? Czytali wtedy pisma i studiowali pisma, żeby wiedzieć. I jak coraz byli bliżej Pana Jezusa, coraz bliżej, to coraz bardziej się utwierdzali, że robią dobrze, że idą w dobrym kierunku, że są prowadzeni przez Pana Boga i że to narodził się Zbawiciel. I jak zjeżdżali na tych swoich zwierzętach z Góry Oliwnej, to zobaczyli Jerozolimę taką piękną i się ucieszyli, bo mówią, tu się narodził król na pewno. Wchodzą do miasta, a tam nikt nic nie wie. Nikt nie umiał im nic podpowiedzieć. Aż nawet przyszli do samego króla. I król też mówi, ja o niczym nie wiem. I wtedy znowu mieli sen i znowu poszli za gwiazdą. I za gwiazdą jak poszli, to trafili gdzie? No, w świątyni już byli wcześniej, a idąc za gwiazdą trafili do takiego... do Betlejem. I ten król, który się narodził, wcale nie był otoczony złotem i srebrem, tylko czym? Zwierzętami. Zwierzęta były wokoło. Może tam wcale tak pięknie nie pachniało i tak pięknie nie wyglądało, ale tam się narodził Zbawiciel. I ciekawostka jest dla rodziców. Proszę? No to dobrze. I teraz ciekawostka dla rodziców, że o ile pasterze byli uprzedzeni, że Jezus jest w tej stajence, o tyle ci mędrcy nie wiedzieli o tym, nie wiedzieli, nie mieli pojęcia, że będzie w takim małym miejscu. No i słuchajcie, złożyli Panu Jezusowi dary i są nazwani, że to są ludzie olbrzymiej wiary, ci mędrcy. I teraz mam dla was taką pracę do wykonania. Tam z tyłu na krzesełkach są przygotowane zestawy. Trzeba przykleić sianko, trzeba narysować tutaj, zrobić małego Pana Jezusa. Możecie go sobie w domu potem jeszcze okleić. A na koniec trzeba narysować te trzy dary, które Pan Jezus otrzymał, jak się urodził. I dla starszych dzieci też jest zestaw, więc jak chcecie, to też będzie. To ja zapraszam dzieci po pracę, a oddaję głos wujkowi. Witajcie tego sobotniego poranku. I w zasadzie teraz na tej części powtórzymy sobie jeszcze raz tą samą historię, tylko że innym językiem. Co prawda Asia to przedstawiła kapitalnie. Ale teraz będzie to samo, tylko że moimi ustami, może trochę inaczej, może czasami niestety bardziej skomplikowanie. No właśnie, kiedy myślimy o tej historii, to na pewno ona nieraz nas zdumiewa, prawda? Tam jest wiele takich punktów, które przynajmniej mnie zaskakują. I ponieważ przypomnieliśmy sobie tę historię, nie będziemy jej teraz jeszcze raz powtarzać, Ale
Ale myślę, że właśnie dobrze będzie, kiedy wyciągniemy takie pewne ważne myśli dla siebie. I kiedy czytamy, że ci mędrcy ze wschodu dotarli do Jerozolimy, która w zasadzie no, była takim ogromnym centrum, prawda? To było nie tylko centrum religijne, ale również handlowe. To cała Jerozolima była poruszona. Król był poruszony, mieszkańcy Jerozolimy byli poruszeni. Ci mędrcy, tak jak Asia zauważyła, nie wiemy ilu ich było, ale oni wzbudzili niezłą sensację w Jerozolimie, prawda? Jerozolima huczała i to też może wskazywać, że wcale ich nie było trzech, tylko może to jakaś większa ekspedycja była. I być może, wiecie, ja sobie tak myślę, że to też było takie Boże zamierzenie, żeby te nadzieje mesjańskie gdzieś tam w narodzie izraelskim się uaktywniły i jest powiedziane, że przybyli ze wschodu. Co jest na wschód od Jerozolimy? Jak tak pytanie z geografii. Co tam się znajduje? Mezopotamia, prawda? Babilon między innymi właśnie. I wiemy, że z Mezopotamii kto kiedyś przywędrował do ziemi kananejskiej? Abraham, prawda? To zobaczcie, ci mędrcy, podobnie jak Abraham, wyruszyli w taką długą podróż, żeby szukać Boga. Ale jeszcze dalej za Mezopotamią, za Babilonem, co tam jeszcze jest? Wiecie? Indie. A właśnie ja się zastanawiam, ale Persja to chyba nie część Mezopotamii, prawda? Z tego, co kojarzę... No tak, Iran. Persja to dzisiejszy Iran. I wiecie, i tak z ciekawości sobie, ponieważ to słowo mędrcy, które jest u nas przetłumaczone, to w języku greckim to w zasadzie można by powiedzieć dosłownie magowie, bo po grecku to jest magoi. I ono pochodzi właśnie z Persji, to słowo, wiecie? Ono pochodzi z Persji i to też daje nam jakąś taką wskazówkę. Być może ono było rozpowszechnione, ale jeżeli by założyć, że oni przybyli z Persji, to wiecie, ile to jest kilometrów? Asia mówiła, że to była bardzo długa droga, tak? A wiecie, ile to kilometrów? Sprawdziłem sobie na Google Maps i to jest ponad 2000 kilometrów. Wow, prawda? Niesamowite. 2000 kilometrów. Tam mi wyskoczyło, że jakby tak pieszo iść 24 godziny na dobę bez żadnego odpoczynku, to by trzeba było iść 18, no prawie 20 dni. Prawie 20 dni. Ale gdyby brać pod uwagę, że oni szli nocą, że nieraz potrzebowali trochę być może odpoczynku, że podróż nocą wcale nie była łatwa i być może dosyć wolno się posuwali, to powiedzmy robili 20 kilometrów, 25 kilometrów na dobę, to znaczy, że oni mogli podróżować, nie wiem, 2-3 miesiące nawet. Czyli w jedną i w drugą stronę zobaczcie, że to jest pół roku. Pół roku... Wiele poświęcenia. Wiemy, że takie wyprawy też nie były bezpieczne w tamtych czasach, a zwłaszcza jeżeli oni byli bogaci, to tam pewnie nie jedna banda czekała tylko na takie karawany. I to też można zobaczyć, jakie oni ryzyko podjęli podczas całej tej podróży. Pan Jezus powiedział między innymi historię o tym miłosiernym Samarytaninie, żeby zilustrować, jak w tamtych czasach, jak niebezpieczne było podróżowanie. No właśnie. I nieraz ta historia jest tak przedstawiona, tak jak Asia właśnie tutaj też przedstawiła, nawiązała do pasterzy na początku. Ale właśnie zauważyła, że wtedy pojawili się aniołowie, jakby ta gwiazda, to też właśnie siostra White przedstawia, że to była ta gwiazda. I pamiętacie może, że no właśnie, że nieraz nawet podczas Bożego Narodzenia to się tak przedstawia, że jakby ci pastuszkowie i mędrcy to się minęli w drzwiach, tak? Że jedni wchodzili, drudzy wychodzili, powiedzieli sobie jeszcze cześć. Ale gdyby się nad tym zastanowić, to wydaje się, że
że niekoniecznie tak było, ponieważ właśnie pasterze przyszli tuż przy narodzeniu Pana Jezusa, tak? Podczas gdy Jezus świeżo się narodził. Natomiast kiedy oni podróżowali kilka miesięcy, wcześniej może jeszcze musieli się do tego przygotować, przeanalizować, o co w ogóle chodzi, zanim się zorientowali, to wiecie, mogło minąć dobre pół roku. Dobre pół roku, 3 miesiące podróży, to powiedzmy, że dopiero po kilku miesiącach oni się tam znaleźli. To też jest ciekawe, że właśnie ten fragment z drugiego rozdziału Ewangelii Mateusza, czy jest powiedziane, że oni przyszli do szopki, do stajenki? No właśnie nie. Tutaj nie widzimy tego. Tak jak to było za czasów... W 11 wersecie drugiego rozdziału jest powiedziane: i wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię. Prawda? Oni nie są już w stajence. Ja wiem, Asia, zburzyłem ci trochę. Oni nie są już w stajence, ale oni są już w domu. Więc to też już pokazuje, że sytuacja nieco się zmieniła. No właśnie, i zobaczcie, że kiedy oni tam przychodzą, to w drugim wersecie czytamy ich pytanie: gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? I to jest zastanawiające, że oni nie pytali, czy się narodził, ale oni pytają, gdzie się narodził, tak? Oni jakby są w 100% pewni, że Zbawiciel, że ten nowy król się narodził, tylko nie wiedzą gdzie. Ich pytanie nie brzmi czy, tak? Oni byli w 100% przekonani, że się narodził. I to też jest właśnie ciekawe, tak? Znamy to proroctwo z Pięcioksięgu, kiedy jest powiedziane, jedno z tych pierwszych proroctw o Chrystusie, jest powiedziane: wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela. Wzejdzie gwiazda z Jakuba. I zobaczcie, że kiedy oni mówią w drugim wersecie, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski, i mówią: widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. A dosłownie można by to przetłumaczyć, i niektóre tłumaczenia w ten sposób to robią: widzieliśmy bowiem wschód jego gwiazdy. No właśnie, i to jest to, co Asia bardzo ładnie wymalowała, że mędrcy tam gdzieś w dalekiej Persji nagle widzieli wschodzącą gwiazdę nad Jerozolimą, i znając to proroctwo, że wzejdzie gwiazda z Jakuba, zrozumieli, że chodzi o coś szczególnego, tak? Jakby zrozumieli, że narodził się nowy król. I kiedy czyta się właśnie o takim podejściu tych starożytnych ludzi do gwiazd, to wiemy, że oni bardzo wielką uwagę poświęcali gwiazdom, astrologii, astronomii i tak dalej. I mieli takie przekonanie, podczas narodzin wielkich królów pojawia się nowa gwiazda. Tak? Jak ma się urodzić wielki król, to pojawia się nowa gwiazda. I zobaczcie, że Bóg przemówił do nich językiem, który oni dobrze rozumieli. To też chyba dla nas takie ważne, że Bóg do nas mówi w taki sposób, aby każdy z nas mógł to zrozumieć. I czasami robi to bardzo indywidualnie do każdego z nas. Tak? Każdy z nas jest inny i Bóg jakby robi to w bardzo indywidualny sposób. No właśnie, czytamy, że mędrcy pytali. Później czytamy werset 4, już o reakcji Heroda. Zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. Zobaczcie, że Herod też pyta. Mędrcy pytają, Herod pyta, czy kapłani mają jakieś pytania tutaj w tym fragmencie, ci nauczyciele prawa, czy oni mają jakieś pytania? Oni pytań nie mają, bo oni wszystko wiedzą. Tak? Oni nie mają pytań, oni wszystko wiedzą, ale
No właśnie, ale oni najmniej są aktywni w tym wszystkim. Oni wiedzą, oni odpowiedzieli, tak, w Betlejemie ma się urodzić Mesjasz. To jest dla nas oczywiste, ale zobaczcie, no Herod, on jest ciekawy, ale wiemy, że jego intencje są na wskroś złe. Ja sobie tak nieraz myślę, że no są tacy ludzie, którzy do Biblii w ten sposób podchodzą, że oni mają pytania, że oni dociekają w różne aspekty Biblii, ale tylko po to, żeby na przykład znaleźć sprzeczności. Poznaliście takich ludzi w swoim życiu? Ja miałem okazję kilku takich poznać, że szukają Biblii, jakby fragmentów w Biblii tylko po to, żeby ją zanegować. Albo pamiętam sam, kiedy przeżywałem takie swoje nawrócenie, to kiedy ktoś, właśnie jedna osoba pokazywała mi fragmenty w Biblii, jak jest, to ja specjalnie szukałem fragmentów w Biblii, które mają to przekreślić. Tak, jakby nie interesowała mnie prawda wtedy, w tamtym punkcie, ale chciałem czytać Biblię po to, żeby dowieść, że ktoś się myli, a ja mam rację. No oczywiście ostatecznie się pomyliłem. Tak, oczywiście później musiałem z pokorą pochylić głowę i powiedzieć, że jednak nie mam racji. I to też jest ciekawe, kiedy analizujemy reakcję Heroda i tych kapłanów, to można w jakiś sposób powiedzieć, że ich motywuje zazdrość. Bo zobaczcie, Herod boi się o swój tron, prawda? Boi się o swój stołek, więc zazdrość go motywuje do tego, żeby szukać nowonarodzonego króla, tak? Bo wiemy, że chce go zabić. A kapłani, no zobaczcie, jaką oni mogli mieć postawę. Przybywają jacyś poganie i mówią, że narodził się Mesjasz. I pytają, gdzie się narodził Mesjasz. To wiecie, to już mogło być dla nich takie, coś takiego, no gdyby przecież Bóg chciał komuś objawić, że narodził się Mesjasz właśnie teraz, to by przecież do nas przyszedł, a nie do jakichś pogan. Prawda? I zobaczcie, że no nieraz też być może możemy mieć taką pokusę. Wiemy, że Bóg nie tylko przez adwentystów mówi. Nie wiem, czy się zgadzacie, tak? Ale Bóg nie tylko przez adwentystów mówi. On mówi nawet przez osła, prawda? On mówi nawet przez osła. Wiemy, że tutaj mówił przez pogan, chciał narodowi wybranemu zwrócić uwagę na narodzenie Zbawiciela przez pogan. I to im się jakoś nie podobało. I ta zazdrość jakby spowodowała, że właśnie, że ta pycha się odezwała i mówi i sobie powiedzieli, no nie, absolutnie, no, to nam Bóg powie, a nie im. I przez to, zobaczcie, przez to zamknęli się na to, co Bóg im chciał im powiedzieć. To takie, no nie wiem, jak sobie myślę, takie bardzo poważne ostrzeżenie dla każdego z nas, że czasami możemy zamknąć się w taki sposób przez to, że myślimy, że jesteśmy lepsi, zamknąć się na to, co Bóg chce nam powiedzieć. No właśnie, i ci poganie, którzy fizycznie byli najdalej od Zbawiciela, wydają się najbardziej otwarci na to, co On chce im przekazać, tak? Na jego przyjęcie. Są najbardziej otwarci w tej historii. I są prowadzeni przez gwiazdę. Mnie to też zastanawiało jakiś czas, że gwiazda najpierw jakby nie od razu ich prowadziła do Betlejemu, prawda? Tylko najpierw ich zaprowadziła do Jerozolimy. Przecież Bóg mógł jakoś tak pokierować, żeby od razu do Betlejem, do tego wybranego domu przyszli, ale to jest ciekawe, że tak, zaczęło się od gwiazdy, zobaczcie, prawdopodobnie oni musieli znać to proroctwo ze Starego Testamentu, które sobie przeczytaliśmy, że wzejdzie gwiazda z Jakuba i zinterpretowali to w taki sposób, że pewnie się król, ten oczekiwany król w Izraelu narodził. Tak, zaczęło się od gwiazdy. Trafili na proroctwa,
Później gwiazda ich prowadziła do Jerozolimy. Do Jerozolimy ich prowadziła po to, żeby znaleźli dokładniejsze proroctwo, gdzie się Jezus ma narodzić, także w Betlejemie. No ale później też, no co, wiedzą, że do Betlejem mają iść, idą do Betlejem, ale tak czytałem, że w tamtym okresie Betlejem może nie było jakąś wielką metropolią. Mogło być tam 2000 domostw, historycy niektórzy podają, 2000 domostw, nie tak dużo, ale to i tak, jakby tak wejść do takiego miasteczka, to szukanie igły w stogu siana, prawda? Być może nie było zbyt wiele tych małych dzieci, ale może ich trochę było. I z pewnością mogliby mieć trudności, a zwłaszcza, że Pan Jezus nie narodził się w pałacu, jakby normalnie przystało na króla. Królowa go nie urodziła, co prawda dzisiaj niektórzy wierzą, że to królowa, ale wiemy, że Maria ani wtedy, ani dzisiaj nie jest królową. I właśnie jakby oni potrzebowali, żeby ta gwiazda doprowadziła ich nad ten sam dom. To też jakby pokazuje, że ta gwiazda była ruchoma, prawda? Bo raz wskazywała bardzo przez długi czas kierunek na zachód, później na południe, później jeszcze jakoś szczegółowo, więc ta gwiazda była bardzo ruchoma. I właśnie siostra Ellen White podaje, że to byli aniołowie, że aniołowie w ten sposób prowadzili tych mędrców. No właśnie, i kiedy oni tam trafili, to naprawdę mogli mieć mnóstwo powodów, żeby powiedzieć, o nie, no chyba się pomyliliśmy, tak? Chyba się pomyliliśmy, chyba to źle w ogóle wszystko zinterpretowaliśmy, bo jaki to król, w jakimś urodził się w takich skromnych warunkach, nic nie wskazuje na to, że on jest królem, nikt o nim nie słyszał, jakby nikt o tym nie zdawał sobie sprawy. Ale zobaczcie, że oni pomimo tych różnych uprzedzeń, tych barier, które mogły im się pojawiać w głowie, oni uwierzyli. I dla mnie najbardziej fascynującą rzeczą z tej historii jest to, że oni tyle wysiłków to włożyli, tak? Przeszli ponad 2000 kilometrów, stracili pół roku, powiedzmy sobie, ze swojego życia. Po co? I tu jest powiedziane, 11 werset. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upatrzy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Zobaczcie, że oni nawet nie przyszli, nie poświęcili tyle czasu, nie ryzykowali tak bardzo po to, żeby no właśnie nawet dobrego kazania posłuchać, prawda? Czy żeby mieć z tego jakieś korzyści, ale zobaczcie, że oni pokonali takie trudności i poświęcili tyle czasu, żeby oddać pokłon królowi i złożyć swoje dary u jego stóp. Dla mnie to jest coś niesamowitego. I wiecie, i to nieraz mnie tak zastanawia, po co ja przychodzę na nabożeństwo na przykład. Po co ja przychodzę na nabożeństwo. Ja lubię fajne kazania, ale jakby ta historia, postawa tych mędrców działa na moje serce i mówi, Marcin, no przede wszystkim po to, żeby oddać Bogu chwałę, tak? Oddać Bogu pokłon, oddać Mu dary i uwielbić Go za to, kim On jest, za to, kim On jest. Dlatego patrz, jak Bóg prowadzi, może nie przez gwiazdę ciebie, ale Bóg ma różne sposobności, Bóg ma swoją opatrzność, żeby mógł nas prowadzić. Patrz na Biblię i wsłuchuj się, jak Bóg chce cię prowadzić, a z pewnością chce nas prowadzić bliżej do Pana Jezusa, żeby oddać Mu pokłon, uwielbić Go i Jemu niech będzie chwała. Amen. Kochani, powstańmy do wspólnej modlitwy. Kochany Ojcze, chcemy Ci bardzo podziękować za to, że nasz Zbawiciel około 2000 lat temu narodził się na tej ziemi. Dziękujemy Ci, Boże, za ten cud. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że Ty nie narodziłeś się w pałacu, ale w bardzo skromnych warunkach, w prostej rodzinie, przez prostą kobietę. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że Ty nie masz względu na osoby, za to, że tych mędrców również powołałeś, aby szukali Ciebie, aby
oddali Ci pokłon i dary. Dziękujemy Ci za to, że możemy uczyć się z ich postawy. Panie, nie daj, byśmy byli jak kapłani, którzy byli takimi ignorantami, którzy chociaż dużo wiedzieli, to nic z tym nie robili. Nie daj Boże, żebyśmy byli jak Herod, który chciał się tylko dowiedzieć po to, żeby niszczyć Twoje dzieło. Ale Panie, daj, żebyśmy mieli takie otwarte serca jak ci mędrcy, którzy patrzą na gwiazdy, którzy patrzą na Twoje słowo i szukają Ciebie, szukają Twojej woli. Panie, daj nam tej łaski, w imieniu Jezusa prosimy. Amen. Dziękujemy wujkowi Marcinowi. Możecie usiąść jeszcze na chwilę. Nasze nabożeństwo dobiega końca, ale chciałbym zapytać dzieci, jak wam poszła praca plastyczna? Pokażcie do góry, co zrobiliście. Zrobiliście? Chciało wam się? Widzę, że są. Pięknie. Pięknie, dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że sprawiło wam to wiele przyjemności. Dziękuję wam bardzo. Tak jak mówiłem, nasze nabożeństwo dobiega końca i chcielibyśmy go zakończyć pieśnią. Wkrótce przyjdzie nasz Zbawca i Pan pod numerem 186, a później wszyscy zostaniemy stojąc, pomodlimy się po cichutku. Każdy może podziękować, właśnie przynieść też chwałę Panu Bogu, podziękować i pomodlić się. I to będzie koniec naszego nabożeństwa. Teraz zaśpiewamy pieśń pod numerem 186. Wkrótce przyjdzie nasz Zbawca i Pan. Amen.